Przede wszystkim, no, 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, jak mówiłem, posprzedawałem mnóstwo krapu, które miałem na stanie. Pozostawiałem sobie po jednej sztuce mniej więcej wszystkiego, żeby mieć. No i w sumie jakieś wytargowałem około 10 tysięcy, więc mogłem kupić łuk prawie za darmo. Musiałem 500 sztuk złota dorobić, więc... No prawie za darmo. W każdym razie, obrażenia ma takie same jak poprzedni, tylko że dodatkowo mało wampiryczność, nazwijmy to, oraz trafienia krytyczne mogą spowodować ogłuszenie. Tak. Zastanawiam się, czy jeszcze by nie zmienić jej broni na pistolet. Mamy jeden bardzo fajny pistolecik. Działałoby to również z biegłość w broni Zbir. Celność plus 6. Stiletto, pistolet garłacz. Więc nie chciałbym jej dawać dwóch różnych pasywów od broni, więc gdybym jej dał biegłość broni Zbir, to by pasowało dla jej stiletto, których używa. A nie, ma jeden sztylet również. Ta. No i wtedy fajnie byłoby korzystać z pistoletu, żeby również korzystać z tej premii. Ale z drugiej strony chcę, żeby on miał dużą szybkość ataku, żeby częściej przerwania mogły. Ale dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Porozmawiajmy z Ozrykiem. Tak? Z nim? Czy z Venomem? Chyba z nim, co? Daj mu zaś nieciało broń gwitańską. Przyniosłem broń, której szukałeś. But this isn't what I was expecting. I don't suppose you figured out what was supposed to make them so special. Enigwitanie wzbogacali broń strzępkami własnej esencji. A niech ich bestie porwą. Gdybym tylko wcześniej wiedział, dopilnuję, żeby ktoś pozbył się tego plugastwa. At least I don't have to waste any more expeditions on this. If the knights make a move, we'll just have to face them down with old-fashioned deer wooden metal. Bo chłopaki, może jednak nie, co wy na to? Okej, okay. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do konfliktu. Jeśli będą się prosić o kłopoty, nie odmówimy. A skoro już o rycerzach mowa, to słyszałem, że doszło między wami do utarczki przy sztormowym wąwozie. To oni zaatakowali pierwsi. Być może to ja skierowałem ich w twoją stronę. Musiałem na chwilę odwrócić ich uwagę od miasta. Teraz będą podwajać i potrajać patrole. Gdy skończą się rozprawy, nastanie dzień sądu. Wszyscy mają dość dziedzictwa i rzeźników dusz wzniecających boski gniew. Jeżeli Duke ich nie powstrzyma, niech staną się kukłą, jeżeli dobrzy jeleniobożanie nie wezmą w sprawy swoje ręce. A dwunastka ich poprowadzi. Że zaatakują leczniczce dusz, być może staną tam. Zostaną tam parę zbiegów. Rycerze podlegają w tej sprawie Duke'owi. Jeżeli podejmie on złą decyzję, staną nam na drodze. A ja się tylko przygotowuję. Wiedziałem, że dobrze się spiszesz. Nie miej mi tego za złe. Okej, okay, co możemy im powiedzieć? Rycerze Tygle zaczynają w ten sposób jak wy? Nie. Tylko pamiętaj, że w Zatoce Buntu przyda się teraz ład i porządek. Dziedzictwo wyrządziło dość szkód. Patrole niedoszłych paniczyków niczym nie pomogły miastu, ale rozumiem, o co ci chodzi. Okej, okay. Sprawiedliwość tłumu. W każdym razie, jestem twoim dłużnikiem. Weź mój stary łuk, możesz na nim polegać, a ja będę ukrywał się w cieniu, gdy Zatoka Buntu zawoła pomoc. Mam nadzieję, że nie chowasz urazy. Gdybym jeszcze mógł coś dla ciebie zrobić, daj mi znać. Okej. Okay. Zobaczmy ten łuk. Możliwe, że wdałem właśnie 10 tysięcy monet w coś, co nie będzie mi przydatne.
Wstrząsający dotyk przy krytyku. Raz na potyczkę. Okej, obrażenia ma takie same. W sumie no nie jest zły. Pominięcie R3. Ten łuk chyba tego nie ma, co? Nie ma. Nasz łuki nie mają zbyt dużych obrażeń, to pominięcie R jest całkiem spoko. Okej, wiecie co? Potrzymamy sobie to na razie. Okej, a co z tym? Z tym nie możemy nic zrobić, nie możemy już tego zakląć, więc schowajmy to po prostu. No i dobra. No to udajmy się na te obrady. Udział w rozprawach dotyczących animacji. Someone's gotta keep the blazing crucible knights from leading us all to ruin, and the Dominels certainly aren't doing their part. But Wolfgrin's still a man of the people. He's always been sensible in other matters. He'll hear us out eventually. Ta, co sądzisz o animacji? Nic nie zrobimy, sprowadzą na nas zagładę. Okej. Jak przebiegają rozprawy? Ciekawe, czy możemy wykonać to zadanie również dla rycerzy Tygla. Znaczy, chodzi o to, żeby wykonać zlecenie dla każdej z fakcji i z nich tylko pójść. No w sumie, jak tak patrzę teraz na dwunastkę, to nie chcę tutaj niezłą rzeź urządzić. Więc może nie chciałbym wchodzić z ich strony. No, nie zapomnijmy, że my również chyba jesteśmy jakby animantami, więc chcemy sobie strzelać w piętę. Ok, wejdźmy za rzewie i zobaczmy, co rycerze Tygle nam powiedzą. Here, kitty. Come on, I wanna pet you. Ciekawe, czy to mówił do naszego kotka. Całkiem fajne, jeżeli towarzysze niektórzy mają również interakcje z pupilami. Myślę, że to było tylko takie okolne powiedzenie, niezależnie od tego, jakiego mamy pupila. Ale dobra. Nie wypędzą. Nie. Nie od ciebie. Może w sali treningowej z tą gościową. Z Wilo. Nie. Może tutaj z kimś. Komendant. Refugees from every corner of the Deer World. The dozens getting them all riled up about animancy. At this rate, we'll need twice the soldiers to patrol Defiance Bay. Yes? Can I help you with something? Dlaczego macie za mało żołnierzy? Fleetbreaker Castle. The High Justice has summoned almost half of my novitiates and more of my justiciars to a keep on the other side of New Haelmar. It's not for me to question the High Justice's orders, but it's left us short-handed. And mark me, we're just a couple sparks away from anarchy. Czy mogę jakoś pomóc? Potrafię to, Jowo. Zawsze miło jest dla odmiany poznać kogoś, kto woli rozwiązywać problem, niż tylko narzekać. Mistrz Stali Dunstan pracuje wraz z uczoną animantką nad stworzeniem tzw. stalowych rycerzy, wojowników, którzy mogliby patrolować nasze ulice, nie wykazując przy tym objawy zmęczenia, nieposłuszeństwa i strachu. Jeżeli jakiś prowokator rzuci w nich kamieniem, nie musimy martwić się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Dunstan zaprojektował zbroję, ale potrzebujemy jeszcze wyników badań uczonej. Niestety na moi nowicjusze nie są w stanie jej odnaleźć. Wianna mieszka wraz z innymi skrybami w miedzianych alejach, a wszyscy moi żołnierze są obecnie zajęci. Uda się do dormitorium skrybów i spróbuj ją odnaleźć. Zdobędziesz te wyniki i zaniesz je do Dunstana, do jego działka. Kiedy dostarczysz mu wyniki badań, możesz sprzedać
Może sprzedać ci broń lub zbroję, jeżeli potrzebujesz. Dunstan zajmuje się wytwarzaniem naprawdę całego naszego sprzętu. Nie znajdziesz lepszego płatnerza w Zatoce Buntu. Okej, okay, dobra. No, zrobimy to zadanie. I może uda nam również nam się wykonać zadania po ich stronie. Wtedy moglibyśmy po ich stronie wejść na obrady. Okej, okay, zajmie to pewnie jeszcze troszkę czasu, ale... Ale wiecie, dodatkowe doświadczenie i te sprawy. Zresztą znalazłem właśnie zadanie, które pominąłem, więc ten... tego... do roboty. O, tyle chcę powiedzieć. Dobra. Udaj się do dormitorium skrybów w Miedzianych Alejach. Okej. Miedziane aleje. I co my tutaj mamy? Tutaj jest dormitorium skrybów. A właśnie, znaleźliśmy jeszcze ten zwój, który mieliśmy oddać. Nie pamiętam, gdzie to już było. To chyba gdzieś było na popratnym brzegu. Może zajmiemy się również tym przy okazji. Znajdź wiannę. Czy my już tu byliśmy? No, chyba nie. Zagadajmy do tego gościa, może będzie coś wiedział. God's keep you. No bez zelitasną twarz Vela, ale z ciebie mały ogr. Ale zaraz, dlaczego ty jesteś zielony? I jak to zrobiłeś, że te kaczki tak krążą wokół ciebie? Niezgane, wypaliłeś białego liścia, a może położyłeś łapy na działaczce śnieżnej szczapy? Śnieżna czapa, śnieżna czapa. Niewielu ludzi ma pojęcie o śnieżnej czapie, a co dopiero ogry. Szukam Wianny. Lubię Wiannę, cały czas mówię o metalowych ludziach, co właściwie jest dziwne, bo dałbym głowę, że nie jadę śnieżnej czapy. Ja z kolei mówię o metalowych ludziach, a jem śnieżną czapę. Tak czy owak, nie ma jak w tej chwili. Poleciała do Daru Ondry spotkać się ze swoją przyjaciółką Bessią. Nie Klesją, tak, Klesją. Klesją, właśnie, przyjaciółką, którą miała się spotkać. W Darze Ondry. W domu, nie w łodzi. W pustym domu, na północy. W Darze Ondry jest pełno łodzi. Powinniśmy kiedyś skoczyć, powiosłować. Jesteś skrybą? Tak, jestem skrybą. Czytam księgi, przepisuję księgi. Kiedyś nawet zjadłem księgę, ale tylko dlatego, że wyglądała jak słodki placek. Może dlatego był słodki placek przypominający księgę. Interesujące, jak się zastanowić. O, zbieram także zioła, kwiaty, rośliny i handluję nimi. Tymi, których nie zjem. Okej. Okay. By nam kiedyś brakowało, możemy do niego zejść. Tak, do dormatorium skrybów kupić to i owo. Dobra, w każdym razie. Mamy to, czego szukaliśmy. Znaczy, niedokładnie, szukaliśmy Wianny i szukać. To brzmi trochę tak podejrzanie. Z kimś w opuszczonym domu, tak w opuszczonym domu w dzielnicy portowej. Myślę się, że mogła wpaść w jakieś problemy, kłopoty. No i dobra, to opuszczony dom. Tutaj jest jakiś. Zobaczmy, czy to o to chodzi. Chyba nie o ten. Ta. Szukajmy dalej. Szybciej, szybciej. O, dzięki, dobra. Jest opuszczony dom. To jest jeszcze opuszczony dom. Wejdźmy do niego. Tam będzie bardziej ciekawe towarzystwo. Okej. Okay. Zobaczmy. Dodwina.
Po wejściu do izby widzisz kilka stłoczonych osób. Stoją w gotowości z bronią w ręku, ale bez jednolitego ekwipunku, jak rycerze Tygla. W centrum grupy jest jedna kobieta, stoi z kiścieniem w ręku nad drugą. Pochukuje nad skloną postacią. Masz tu całe stronnice badań. Mam uwierzyć, że to tylko notatki? To nic ważnego, przysięgam. Tylko moje notatki. Słyszysz bolesny trzask, kiedy kobieta policzkuje swoją ofiarę. Wiemy, że spotkałaś się z rycerzami Tygla. Myślisz, że tylko oni się liczą w tym mieście? Nie bez powodu nazywają nas dwunastką. No już, nie zamierzam pytać ponownie. Oczy jej się zawężają. Nie wtrącaj się. Okej. Okay. Zostaw ją w spokoju. Podnosi kiścień i rusza w twoją stronę. Tak myślałem. Okej, okay, dwunastka w całej okazałości. Okej, okay, dobra, zaczynają wrzucać swoje rzeczy. Tak jak wcześniej, zacznę od skazu. No i otwórzmy ogień. Najpierw do tego może najemnika. Ty sięgasz ich? Jakbyś bliżej podeszła, to mogłabyś sięgać. Okej, okay. Dajcie może też troszkę bliżej. Okej, okay, troszkę te drzwi zasłaniają akcję. Okej. Okay. Czy on jeszcze będzie coś rzucał? Nie wiem. Na wszelki wypadek go ślepmy. Okej, okay, ty strzelaj tutaj. Jesteś tutaj. Bądź się tego najemnika najpierw, czyż już rzuciłaś czar. O tak, idealnie. Ciebie coś powaliło. Okej. Okay. Jeszcze raz spróbujmy to. Nie ma nic, okej. Okay. Masz młody ogień do niego. Co, już pierwsza linia wpadła tak szybko? Okej. Nie wiem, kim byłeś, ale dziękuję. Byłam pewna, że mnie zabiją. Co tu się stało? Idąc tu, sądziłam, że spotkam się z przyjaciółką z Republik. Najwyraźniej wpadłam w pułapkę. Dwunastka musiała mnie obserwować od pewnego momentu. Pracowałam nad specjalnym projektem dla rycerzy Tygla, którzy nie zachowali ostrożności, nawiązując ze mną kontakt. Odnośnie tego projektu. Wiąże się on z dosyć rzadką gałęzią animacji. Nie obraź się, ale bez zgody komendanta Cleavera nie powinnam dać się w szczegóły. To w końcu jego zlecenie. Widzisz przecież jego... W jakie tarapaty wpędziła mnie jedna drobna niedyskrecja. Okej, okay, idźmy stąd. Komendant Cleaver z Bractwa Rycerzy Tygla czeka na moje wyniki badań. Sporo już dla mnie zrobiłeś, ale czy możesz jeszcze mu je zanieść? Trzymam je przy sobie, żeby nie wpadł w niepowołane ręce. Ale sam widzisz, jakie są tego skutki. Zabrała mi je, kiedy przybyłam. Nie musisz na mnie czekać, sama się stąd wydostanę. Okej. Dobrze. Okej, bandyci chyba zrabowali więcej niż ostatnio. Ta, ostatnio ile zarobiliśmy? Dużo więcej. Nie wiem, czy to jest losowa ilość, czy ma trochę wpływu na to, że kazaliśmy mu być mili dla wieśniaków. Dobra, nieważne, zobaczymy. A właśnie, co to jest ta sprawiedliwość? Bo zapomniałem, bo po rozmowie z dwunastką... dostaliśmy coś nowego dla Paladyna. Okej, okay, co to jest? Solidny kiścień. Ach. Zbierajmy te szmaty. Sprawiedliwość tłumu. Na sobie cenność podczas atakowania tego samego celu, co sprzymierzeniec plus 5. Okej, okay, spoko. Czy coś, nasza reputacja się zwiększyła?
Chyba nie. Spokój, nie wiem, czy mieliśmy wcześniej. Okej. Hey there. Dobra, w każdym razie ruszmy do rycerzy Tygla. A po drodze dajmy ten zwój, co znaleźliśmy w wąwozu. To było chyba zadanie? Tak. Powróć do Grimdy w Miedzianych Alejach. Aha. Hey there. Okej. Mogliśmy tam w takim razie wpaść, jak byliśmy o 12, ale spoko. Ciekawe, czy rycerze Tygla się na nas nie obrażą. Za to, że pomogliśmy 12, bo talent, który dostaliśmy po wykonaniu zadania dla 12, jest całkiem spoko. Gdybyśmy mogli również dostać podobny talent od rycerzy Tygla, byłoby również całkiem spoko. Na pewno nie byłoby źle. Może wiecie co, może to dostaliśmy za bicie u nich reputacji? 12 bohater. Nie o rycerzy Tygla też mam bohater, więc to chyba nie ma na to wpływu. Okej. Idźmy do przywódcy. Zdajemy mu raport oraz notatki. Okej. Komendant. Mam notatki Wiany. Dobra robota. Zanie się natychmiast do Dunstana. Kiedy wykonasz to zlecenie, możliwe, że będę miał dla ciebie kolejne. Okej. Dunstan jest w kuźni. Domyślam się, że powinien być. Przekaż wyniki badań Wiany. Wydaje się, że mam coś, czego szukałeś. That's what Cleaver's been looking for anyway. If you found it, I guess I've got to start. Nie wydajesz się tym zbytnio uszczęśliwiony. Nie jestem i dziwię się, że ktoś tak uparty jak ty bierze w tym udział. Jako znajomym Cleaverowi, że to błąd, próba okiełznania dusz w ten sposób to zbrodnia. Przeciwko bogom niewątpliwie sprawi nam więcej kłopotów niż ich oszczędzi. Ale Cleaver dał mi rozkazy, muszę więc budować je tak dobrze jak potrafię. Tak czy inaczej, Cleaver powiedział, żebym sprzedał ci broń lub zbroję, jeżeli sobie tego zażyczysz. Znajdziesz lepszy w całej zapłatę Sebundu, ręczę za to. Okej. Nic się wydarzyło? I'll be damned. Be honest, even I wasn't expecting it to work this well. Back to it. Cleaver will want me to finish the rest of them. And it sounded like he has a job for you too. Okej, no, pokaż mi, czym handlujesz najpierw. Biała iglica. Estok. Przyznaję śnieżyca. Obrażenia zimno. Czyli taki standardowy Blizzard. Przytrafienie dezorientacja przez 5 sekund. No, nie głupi miecz, nie głupi. Nikt oczywiście nie korzystał nas ze stoków. A właśnie, mam jeszcze jedną zbroję, którą mam zobaczyć. To też znakomitą zbroję płytową, 016. Którą fajnie byłoby kupić. Mamy jakiś płaszcz, który ma niezbyt duże ero. Ma obronę przed powaleniami i tak dalej, redukcja obrażeń zimna, mech. Znakomite, solidne zbroje płytowe. Rękawice mistrza Kowalskiego, przyznaję żagiew. Czyli żagiew przez 30 sekund, jakieś broń, mech. Okej, jakieś obuwie. Poświęcona ziemia miała przy trafieniu krytykiem, raz na potyczkę. Okej, to byłoby fajne całkiem dla Edera. Eder całkiem sporo krytyków trafia. Albo jeszcze lepiej dla Gili.
Okej, zobaczmy ten pancerz, co mi się ostatnio trafił. Ero-10, szybkość ruchu plus 1, odbicie ataków dystansowych plus 10. Nie jest jakoś bardzo fajny. Ty co teraz masz? Ten z promieniem słońca. I chyba ci go zachowam. Tak. Jakoś mnie nie przekonuje. Nie ma ani dobrego ero, ani fajnych innych efektów. Szybkość ruchu i odbicie ataków dystansowych to coś, co by się przydała Łotrzykowi, a Łotrzyk nie nosi tak ciężkich pancerzy, więc... dobra. Snad chyba bym go sprzedał od razu. Wow, tylko 340 sztuk miedzi? Rozbój biały dzień. Dobra. Mogę posprzedawać parę innych rzeczy, które ostatnio mi się trafiły. Mogę sprzedać solinny napierśnik, niepotrzebny mam, skoro mam znakomity. Zbroję płytową również sprzedam. A właśnie, co robi obecna zbroja paladyna? Ma Ero-13. Po prostu znakomita kolczuga. Hej there. Co nie będzie źle, że po prostu ją zamienię na znakomitą zbroję płytową. Oczywiście sporo mnie to będzie kosztować, ale... Okej, okay. Też solidne tarcze. Solidna, duża tarcza. Ubicia 16. Okej. Okay. No i poza tym nic ciekawego. Dobra, myślę, że kupię te obuwie wiary. Oraz solidną, znakomitą zbroję płytową, tak? No znowu się wysrał z pieniędzy, ale czemu by nie? Hey there. Dobra. Ty przywdziej tą zbroję? Wow! Ładnie wygląda. Dobra. Ty co masz? Atletyka plus 2. Weź to, bo zadajesz dużo krytyków. Ktoś jeszcze nie ma butów? Wszyscy mają buty. Okej. Okay. 126, czyli to jednak bardziej się przyda. Daje ci więcej wytrzymałości, dobra. A to sobie schowamy. Okej, okay. Czyli chcę dawać komuś tą znakomitą kolczugę. Ero-9, Ero-13. Z tego promienia słońca i tak nie korzystam. Bronie są w sumie spoko. Ale kapłanowi w sumie całkiem fajnie byłoby dać tą lepszą kolczugę, bo on nie ma chyba zbyt dobrych obron. No co prawda starczył 70 odbicia, ale wytrzymałości nie ma zbyt dużo. Jak się zawiąże w walkę wręcz, to dosyć szybko dostaje w ciry. Okej, wiecie co, na razie zostawię tak jak jest. To sobie schowam. No i dobra. Hey there. Przy okazji mamy jakieś kolejne zlecenia od rycerzy Tygla. Zobaczmy jeszcze z bliska paladyna. No, wygląda imponująco, muszę powiedzieć. Całkiem nieźle. Czy możemy jakoś dodatkowo zakląć tą zbroję? Możemy dać premię do cech, na przykład, nie wiem. Stanowczość 2. Wymagany diament. Okej. Okay. Znajdziemy jakiś diament, będziemy mogli pomyśleć o czymś takim. Przedmiot legendarny, wymagany poziom, tak. Nie mamy jeszcze takich rzeczy. A jakieś możemy dodać redukcję obrażeń, ale mech. To bardziej by mnie interesowało. Dobra, na razie zostawmy tak jak jest.
i porozmawiamy z komendantem. Jak rozumiem... Czy chciałeś, żebym załatwił coś jeszcze? Dunstan will complete the first squad of Forge Knights in no time. Now the High Justice will want to have his Forge Masters at Fleetbreaker Castle create more. Jednakże doniesiono mi, że jesteś bliskim sojusznikiem dwunastki. Chyba rozumiesz, że dalsza znajomość stawia nas w niepewnym położeniu. Okej. Tak, jak rozumiem, rycerze Tygla biorą udział w rozprawach. Duke Avar looks to the knights for prudent counsel as well as defense. I suspect our future as a city and a nation will depend in no small part on how we handle this matter. Potrzebujemy audiencji u Duke Avara. Chciałbym wziąć udział w rozprawach. Jako gość rycerzy, biorąc pod uwagę twoje koneksje z wierzycielami z sali odkrywców, obawiam się, że nic z tego. Okej, okay, dobra. Czyli wychodzi na to, że tak jak myślałem, tylko z jednym z nich można się ubratać, ale dobra. Może dzięki temu, że będziemy blisko z dwunastką, może będziemy mogli jakoś zapobiec ewentualnym wybrykom z ich strony. Gdyby chcieli wszcząć wojnę domową. No, mam nadzieję. W każdym razie tak. Zapomniałem, że dwunastka to takie chamy, które chcą wyrżnąć wszystkich animantów. No cóż. Dobra. W następnym odcinku oddamy ten zwój, który tak mieliśmy oddać. No i mam nadzieję, że w końcu damy się już na te obrady, że już inne rzeczy nie będą mnie spowalniać. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!